tutaj w takim gronie. Chyba działa? Teraz. Dobrze. Bardzo to jest miłe, że możemy się tutaj spotkać. Trochę się czuję zażenowany tym wszystkim, że Państwa wyciągnąłem z domu i nie możecie sobie spokojnie odpocząć po ciężkim dniu pracy, ale mam nadzieję, że porozmawiamy i będzie fajnie. Nie, Piotr prosił, żebym specjalnie dużo nie mówił, miał być dwa słowa. To była przenośnia. Ja miałem nadzieję, że będą 2 plus 22, także no, powiedz coś takiego, co by ich rozruszało, żeby się naprawdę poczuli jeszcze bardziej związani z tym, co robimy, co wy robicie w Polsce. Bo ja z tego, co próbujemy wam przekazać, jesteśmy bardzo blisko Polski, Polska jest bardzo blisko nas. To naprawdę nie ma tutaj żadnej bariery pomiędzy tym, co my tutaj robimy, co próbujemy osiągnąć, a tym, co oni w Polsce robią. I z tych rozmów, które przeprowadzamy z Mateuszem, widzimy, że naprawdę to, co tutaj skupia się jak soczewce, ta prawica, ten hejt, to wszystko, to jest to samo w Polsce. To niczym się to nie różni. No dobrze, to w takim razie powiem kilka słów więcej jednak. Ktoś tutaj w ciągu ostatniej godziny, jak się zbieraliśmy, ktoś zapytał, czy można by powiedzieć, że KOD to Komitet Obrony Dialogu. I ja myślę, że to jest taka dobra gra słów, bo to jest właśnie to, o co nam chodzi. Dialog, rozmowa, dyskusja, debata, wymiana myśli, to jest to, czym się KOD zajmuje, czym się chce zajmować coraz bardziej. Mamy wiele problemów, mamy wiele pomysłów, co z tym robić, ale tak naprawdę najważniejsze jest, żeby zacząć rozmawiać, żeby zacząć lepiej rozmawiać niż do tej pory, żeby starać się zrozumieć, żeby zacząć się słuchać, bo wszyscy umiemy nie najgorzej mówić, ale z tym słuchaniem to jest zawsze poważny kłopot. I efekt jest taki, że każdy czuje się niewysłuchany, więc zaczyna krzyczeć coraz głośniej, żeby go usłyszeli i krzyczymy na siebie, krzyczymy. Tutaj Piotr opowiadał o tym, jak się tutaj te krzyki odbywają w Chicago na ulicy. Skończmy z tymi krzykami, zacznijmy rozmawiać. Myślę, że to jest taka cecha, która nas odróżnia od innych narodów, że zawsze załatwialiśmy nasze problemy właśnie w rozmowie. Majdany, jakieś rewolucje krwawe nie są tak naprawdę specjalnie mocno wmontowane w naszą tradycję. Rzadko się tego typu przedsięwzięcia kończyły sukcesem, natomiast rozmową udawało się nam wiele rzeczy rozwiązać, więc teraz, kiedy mamy, no rzeczywiście mamy w Polsce mamy kłopot systemowy, kłopot konstytucyjny, kryzys konstytucyjny, to rozmowa jest najlepszą formą rozwiązania. Oczywiście Państwo, którzy mieszkacie w Stanach, możecie bardzo pomóc tym, którzy mieszkają w Polsce, pomóc poprzez wymianę doświadczeń, poprzez porady, poprzez jakieś życzliwe wsparcie dla tej dyskusji, która się musi odbyć, gdzie musimy po prostu znaleźć jakieś rozwiązanie do wyjścia z tego patu. Z patu, w który weszliśmy po pierwsze w efekcie wyborów demokratycznych i to musimy się dobrze pamiętać, po drugie w efekcie tego, że wielu z nas wybierało nie w pełni świadomie pewnie często, tak? Z jednej strony właśnie nie w pełni świadomie, z drugiej strony politycy też nie przedstawili jakiejś specjalnie dobrej propozycji właśnie z każdej strony, więc efekt jest taki, że te wybory wyszły jak wyszły, a po nich mamy to, co mamy. Szkoda, że nie pomyśleliśmy o sprawie przed wyborami, nie zaangażowaliśmy się wystarczająco w to, żeby zadbać o lepszy wynik. W tej chwili mamy taką sytuację, że demokracja jest mocno zagrożona. Tak, demokracja jest zagrożona, system jest rozmontowywany po kawałku, a to oznacza, że wolność każdego obywatela jest zagrożona. No a kiedy nasza wolność jest zagrożona, to zazwyczaj się buntujemy i właśnie to robimy. W tej chwili trochę wychodzimy na ulicę pokrzyczeć, a trochę zaczynamy rozmawiać, żeby się wymyślić, jak z tej jednej trudnej sytuacji wyjść. No więc nie wiem, to chyba już wystarczy. Bo jak mówię,
dialog nie polega na tym, żeby ktoś jeden stał i mówił, tak? Dialog polega na tym, żeby słuchać, więc ja bardzo będę chętnie słuchał, a jak będzie Państwo mieli jakieś pytania do mnie, czy coś, będzie chcieli, żebym coś jeszcze powiedział, to oczywiście chętnie powiem, ale przede wszystkim porozmawiajmy wszyscy razem. Właśnie,